No to cześć. Cześć. Dzisiaj jest moja kolejna zadawanie pytań. Ja będę odpowiadać. No dobrze. Dzisiaj porozmawiamy o początkach, bo to będą takie dwa odcinki, teraz najbliższe, pod tytułem Początki. No i te początki sięgną dzisiaj głęboko. Świata? No, w pewnym sensie. Czyjegoś. Czyjego jego może. świata. Znam ja dwa podejścia z tego, co mi wiadomo, do żeglarstwa, więc najpierw zaczniemy od tego bardziej niedawnego, które nadal o, trwa. Nie. No dobrze, no to może zacznijmy. To opowiedz nam, skąd się wzięło to, że pływasz starymi statkami? I Może jeszcze w tym miejscu powiem, kim w ogóle jest oficer łącznikowy, bo to nie jest taka wiedza powszechna. Czyli to jest ta osoba, która tak naprawdę pośredniczy pomiędzy załogą i organizatorem wydarzenia, no i tak naprawdę je, robi wszystko, czego załoga sobie zażyczy w jakichś takich normach, oczywiście zdroworozsądkowych. Chociaż zdarzało się również y, szukać końskiej kupy do kwiatków pewnego kapitana, ale to. No to powiedzmy, że było to zdroworozsądkowe. Yy. Nie, to nie twoje, nie, nie twoje. Nie, no ja mam kupy końskiej duże, jakby w zapasie. Tak, do niego. tak, tak. Yy, nie masz kwiatków chyba na statku. Byłem nawet kiedyś królem końskiej kupy, ale to jest zupełnie inna to historia. To jest inna historia, tak.